Znajdujemy się 320 metrów pod ziemią w kopalni Guido w Zabrzu. Jest to zabytkowa kopalnia, gdzie redakcja Moje Miasto Silesia urządza swoje pierwsze urodziny. Chciałam Wam złożyć najserdeczniejsze życzenie urodzinowe i gratuluję takiej organizacji, takiego eventu. Naprawdę wszystko na najlepszym poziomie. Wszystkiego najlepszego. Chciałabym życzyć wielu sukcesów i długoletniej, owocnej pracy w serwisie. Wszystkiego najlepszego, no cóż więcej. Paweł Niewiadomski? Po niku czy po imieniu? Jak wolisz być rozpoznawany? Ja wolę po niku, Setembrini jestem. Fajnie, to... Czy chcieliście coś powiedzieć redakcji? Ha! Podejrzewam, że chcielibyście usłyszeć życzenia. To w końcu roczek minął, prawda? O ile się nie mylę. Jesteśmy raczkującym dzieckiem, za usługi no, mówić. Roczek to już dla portalu to już powoli w bieg dojrzewania wchodzicie. Już raczkowanie dawno za wami. W każdym razie ja życzę wam, nie wiem ile macie wejść dzień, ale życzę wam dziesięciokrotność tej wartości. No i powoli stajecie się witryną taką chyba, przynajmniej takie jest moje odczucie, taką opiniotwórczą. Chłopcy i dziewczęta w MM Silesia, ja gratuluję wam owocnej pracy. Wiem, że jesteście najlepszym ośrodkiem ze wszystkich ośrodków, bo ciężką pracą na to zasłużyliście, żeby być i być docenianymi właśnie w tej pracy. Dlatego gratuluję wam tego i mam nadzieję, że przyszłe lata będą równie dobre i pomyślne dla was. Aby ten rok był następny, ten co był lepszy, ten co był inspiracją do tego, co będzie i ten co był natchnieniem dla tego, co będzie, żeby następny był lepszy. No i ogólnie, żeby wszystko dobrze szło, bo widzę, że naprawdę jest sporo nas tutaj w tym gronie. I aby to się rozwijało tak, jak się rozwija. Dziennikarstwo obywatelskie to jest przyszłość. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, bardzo dobrze się bawię. Jako specjalista do eventów gratuluję, rzeczywiście fajna organizacja. Bardzo się cieszę, że nie muszę tu dzisiaj pracować, tylko się bawić. Dzięki. Krzysztof Artur. O, widzę, że nowa postać. Czy ma zaproszenie? Nie, on tutaj to jest nowy gość. Nowy członek MM Silesii, wielki fan i ma pocztę założoną u was na portalu. Stanisława Mieczkowska z Rudy Śląskiej. Jak się podoba impreza? Super. Który zespół najbardziej przypadł do gustu? Wszystkie. Wszystkie? A żaden, nie wiem, bardziej, mniej? Czy się dwa już zaangażowałam do siebie na imprezę. No proszę, do siebie to znaczy gdzie? Na drugi zlot motocyklowy w Rudzie Śląskiej. O, to pani takie imprezy organizuje, no to może się pojawimy też. No, zapraszam. No chciałbym złożyć życzenia przede wszystkim redakcji portalu MM Silesia, żeby tak dalej prężnie działali nam tutaj. No i samemu portalowi, żeby się rozwijał nie tylko na największe miasta w Polsce, ale też na wszystkie, przynajmniej te większe, średnie miasta, żeby objął swoim zasięgiem całą Polskę. Może kiedyś będziemy mieli MM Europa? Ja chciałam powiedzieć, że pierwszy raz słyszałam o tym portalu. Na razie impreza bardzo mi się podoba i oczekuję, czekam na wywiad mojego dobrego przyjaciela i jego zespołu, który się nazywa zespół Who Knows. Zapraszam, na pewno będzie gorąco i polecam. To jest pierwszy zespół w Zabrzu i w Katowicach. Dziękuję. Oddam głos kolegom. Dzięki. Impreza na razie jest bardzo fajna. Czekamy na zespół Who Knows. Jest okej, w porządku, spoko, dobrze się bawimy, piwo jest, impreza jest dobra, także wszystko gra. Ja jestem Oleg Lomania z redakcji MM Kraków, jak dobrze wiecie. 9 miesięcy byłem z wami w MM Silesia, ale niestety tak bardzo mnie wkurzaliście, że stwierdziłem, że nie, muszę stąd iść, no nie? A tak poważnie mówiąc, to bardzo się cieszę z tych 9 miesięcy. Cieszę się, że tutaj jestem dzisiaj, że mogę tutaj być, że dostałem zaproszenie. Człowiek był z nami przez 9 miesięcy, czy przez nie pamiętam ile, ale był z nami długo i był zajebisty i bardzo go serdecznie pozdrawiam i życzę mu szczęścia w Krakowie. Teraz jestem w Krakowie, ale nie martw się, nie powiedziałem wam jeszcze ostatniego słowa, także jeszcze mnie zobaczycie. Ja może pozdrowię ogólnie, prawda, bo krakowska redakcja naprawdę jest bardzo fajna, bardzo prężnie działa, także gonimy was, mam nadzieję, że kiedyś przegonimy. Nie, ja jednak jestem w dobrej myśli, także mam nadzieję, że będzie jak najlepiej, także a poza tym, no nie ukrywam, no. Z Silesią współpracuje się rewelacyjnie. Życzę wam, żebyście zajebiście rozwijali, żebyście mieli wielu internautów, żeby wasz portal stał się jednym z najsławniejszych. Dzień dobry, ja chciałam powiedzieć, że bardzo fajna impreza i bardzo udana. Mamy nadzieję, że się rozkręci jeszcze bardziej i towarzystwo będzie bawiło się ekstra. Tomku, co ty powiesz na temat imprezy? To znaczy tak, ja nie zostałem przekupiony, żeby kłamać, więc nie wiem, możemy jakoś to załatwić, jak chcecie. Jako, że pierwsze urodziny z reguły... Co ona robi? Dzisiaj jest rok i 3 miesiące, Katarzyno, droga.
Nie wiem, czy portalowi internetowemu wypada życzyć 100 lat, bo wiadomo, w dobie ery cyfrowej to tak troszkę na wyrost, ale na pewno wielkiego rozwoju. Wszystkiego najlepszego. Właśnie. Dużo zdrowia, szczęścia. 100 lat. Żebyście mieli herbatę w redakcji w końcu. Bardzo, bardzo, bardzo smaczne, tylko nie wiem po prostu na jakim imprezie jestem cały czas, bo dostałem po prostu wejściówkę od kolegi, ale tak naprawdę nie wiem z jakiej to okazji, ale jest całkiem nieźle. Pierwsze urodziny redakcji MM, czy chcesz złożyć jej życzenia? Tak, chcę złożyć jej życzenia. Wszystkiego dobrego. No, samych sukcesów generalnie dla kogo? Bo zapomniałem. Tak? Moje miasto Silesia. No, moje miasto Silesia. Natomiast po prawej stronie od kamerzystki stoi pewna użytkowniczka Patrycja Wites. Co tutaj dzisiaj robisz? Zdjęcia. Tylko zdjęcia, czy coś jeszcze? Zdjęcia. Tylko i wyłącznie? Przyszłam się najeść za darmo, ale nie chciałam tego tak przyznawać od razu. Dobrze, i to wszystko z pola terenowego. Przemku, co ty dzisiaj robisz? Jestem organizatorem i nudzę się tu. To może powiedz, że się źle czujesz i wyjedziesz. Nie, nie wyjadę, bo jestem tu zatrzaśnięty, można tak powiedzieć. I odpowiadam tobie na pytanie, jak się nazywasz? Kasia. Cześć Kasiu. Cześć Przemku. Cześć. Witamy w Rance 7x320 metrów pod ziemią. Mamy tutaj dwóch uczestników, Dorotę i Przemka. Powiedz mi Przemku, jak ci się podoba? Ekstra. Dziękujemy, było bardzo super. Doroto? Dziękujemy, dziękujemy, tak? Więc tyle z naszego randkowego serwisu 320 metrów pod ziemią, mówię Katarzyna Hołda dla MM Silesia. Witam szanowni Państwo, jesteśmy na imprezie MM Silesia, to są pierwsze urodziny. Dlatego też jako tutaj niezależny całkowicie człowiek chciałbym Państwu przekazać co nieco opinii na temat tego, co tu się dzieje. Oto nasz kolega Mirosław. Witam wszystkich serdecznie. Pozdrowienia z 320 metra poziomu głębokości kopalni Guido. Co kolega chciałby nam przekazać o atmosferze? Bardzo mi się podobała pierwsza kapela Rządzi. Siema, najlepsza impreza, na jakiej byłem w życiu. Kabarety, pierwsza klasa. Po prostu uśmiałem się pod pachy. Muszę iść do chirurga, żeby wyleczył mi przeponę. Muzyka. Świetna. Jestem pełen uznania. A jaka ta jest? Catering, jedzenie, jak mamy. Redakcja? Redakcja, najlepsi ludzie, jakich kiedykolwiek poznałem. Po prostu.